Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no ósma partia meczu o Mistrzostwo Świata. Dzieje się tutaj coś nieprawdopodobnego w tym meczu. Jakieś czary, jakaś magia na szachownicy. Kibice naprawdę nie mogą narzekać na ruchy przeciwników, na przygotowanie przeciwników, na to, co tutaj się... No, na tej szachownicy dzieje, to jest nieprawdopodobne. Piękna kolejna partia. W ogóle zawodnicy mnie osobiście zaskakują niesamowicie. No, przejdę może już od razu do analizy, to więcej będzie można sobie tutaj zobaczyć, co się działo. Otóż ósma partia, Ding przegrywa w stosunku 4 do 3, więc jeżeli tę partię wygrywa, no to wtedy wyrównuje mecz oczywiście i jest fajnie. Zwykle tutaj białe wygrywają w meczu, więc no zobaczymy, jak się podzieje. Otóż D4 zagrał Chińczyk, odpowiedział tutaj Nepo, skoczek F6, C4, E6, skoczek, goniec B4, czyli mamy obronę Niemcowicza, posunięcie E3. Ten ruch, dla przypomnienia, wymyślił Akiba Rubinstein, polski szachista, moi drodzy, który fantastycznie kiedyś grał w szachy. No oczywiście, jak ktoś się orientuje, to wiadomo, że to było dawno, dawno temu. Roszada ze strony czarnych. Posunięcie A3, sprawa chce się wyjaśnić od razu. Tutaj oczywiście Akiba rekomendował skoczek E2, żeby bronić, ale Ding oczywiście przygotowanie jego na pewno zasugerowało to posunięcie. Znaczy inaczej, no na pewno jest to przygotowanie i dlatego tak zagrał. Może w ten sposób. Bicie. Jest posunięcie D6. Tutaj skoczek E2, można powiedzieć za późno, ale to jest cały czas pewnie wszystko przygotowane. C5, czyli oczywiście walka o centrum. Skoczek G3. Skoczek właśnie tutaj wygląda nieco dziwnie z jednej strony, no bo co on tutaj może sobie zrobić, ale z drugiej strony będzie miał bardzo ważną funkcję. Zaraz zobaczymy w podparciu E4. Skoczek zagrał na C6, wieża A2. To jest ruch, który zaskakuje pewnie bardzo wielu zawodników, ale moi drodzy, jak się dosyć szybko zagrywa takie posunięcie, to cały czas ta pozycja wisiała na desce u niego w domu, więc tutaj coś drzemie w tym posunięciu i zobaczymy za jakiś czas, co takiego. Muszę wam powiedzieć, że to są naprawdę głębokie ruchy. Ja nie wierzę w to i to jest praktycznie niemożliwe, że jeżeli zawodnicy nie używaliby tutaj silników szachowych, no to na taki ruch by raczej nie wpadli. Jest to nieludzkie posunięcie, tak mi się wydaje. Ale czasy mamy, jakie mamy, więc to jest głęboka idea Dinga, wieża A2, zobaczymy, ta wieża czasami może też tak według mnie wejść do centrum, tutaj wspomagać to centrum lub atakować, czasami może wejść na H2, co się może wydawać teraz bardzo dziwne, bo przecież tu stoją pionki, ale moment, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Posunięcie B6, E4 ze strony Chińczyka, czyli ostro jedzie tutaj, zobaczcie, goniec się otwiera, goniec A6, Nepo też udaje niewzruszonego, jakby był bardzo dobrze przygotowany, goniec na G5, H6 i uwaga, teraz trzeba coś zrobić. Nie możemy zbić skoczka, bo w ogóle to traci cały sens i ideę tego debiutu. Tego przygotowania, ruch H4. To posunięcie jest bardzo dobre, takie typowe, ale wielu może też zdziwić. Już śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż, moi drodzy, w partii poszło bicie i jeżeli teraz czarne by odeszły gdziekolwiek skoczkiem, dajmy na to na H7, niech będzie, to białe wjeżdżają hetmanem na H5 i tutaj są groźby matowe. Na szczęście mata nie ma, no ale po wieża E8 po biciu i król F8 ta pozycja jest kompletnie przegrana czarnymi. Tu białe się po prostu dostały do obozu czarnych. Jak można dalej kontynuować? W bardzo wieloraki sposób, na przykład F4, ale tutaj się nie zagłębiajmy, bo to się raczej w takim meczu nie zdarzy. Takie pułapki po prostu nie działają. Nepo zagrał po prostu G6 i to jest dobre posunięcie ze strony czarnych. Dlatego, że po wybiciu jest bicie hetmanem i tu nie ma możliwości dania mata teraz w tym obozie czarnych. Hetman nie wejdzie na H5. Posunięcie, no właśnie, posunięcie E5 ze strony Dinga. Moi drodzy, to jest przygotowane. Zobaczcie, bo że czarne mogą na przykład w takiej sytuacji spróbować grać skoczkiem na A5, dobierać się do tego piona i tak dalej, ale wydaje mi się, że to może być bardzo wolne dla czarnych. No i też Ding w ogóle przechodzi do ofensywy, no bo ruch E5 jest bardzo odważnym posunięciem i tutaj w tej sytuacji no mi się bardzo jedna rzecz podoba, bo zobaczcie, że po wybiciu
Ding zagrywa D5. Tutaj na przykład po wybiciu i wybiciu wyobraźmy sobie, że jak goniec wybija na F1, to król się chowa na F1 i ta wieża dobrze działa na linii H. Król jest bezpieczny i wszyscy są zadowoleni. Znaczy białe prawdopodobnie są zadowolone, ale po wybiciu na E5 tutaj pozwolę sobie przytoczyć wariant, który pokazał Mateusz Bartel na streamie, który jest kompletnie oderwany od szachowej rzeczywistości, jeżeli tak się mogę wyrazić. I w ogóle przecierałem oczy, że coś takiego można grać, ale to jest wszystko, moi drodzy, silnik szachowy. Uwaga! Jeżeli białe by zagrały skoczkiem na E4, co się może bardzo narzucać, to tutaj oczywiście na przykład granie hetman F5, skoczek D6, powrót i skoczek E4 mogłoby się skończyć remisem. Tak też sugerował arcymistrz Bartel, ale jakby czarne chciały grać tutaj o całą pulę hetman F4, to mogłoby nastąpić goniec D3. I zobaczcie, tu wszystko jest podbiciem, niesamowite. I goniec mógłby zbić na C4, co jest nieprawdopodobnym posunięciem. Co ciekawe, wtrącenie G3 jeszcze jest, powiedzmy, jako takim ludzkim ruchem, no bo nie tracimy nic. Hetman idzie na F5 pod związanie gońca. Ten goniec jest też napiętnowany gońcem C4, powiedzmy. I w tym momencie nie zgadniecie, jaki ruch. Oczywiście jak ktoś widział streama, no to zgadniecie, ale jak ktoś nie widział, nie zgadniecie, jaki ruch sugeruje tutaj komputer. W ogóle masakra. Posunięcie F3. Co ciekawe, ten ruch pozwala wieży wejść na H2, męczyć króla, więc idea wieży A2 teraz się tak naprawdę ujawnia. Ale co się dzieje po biciu wieży? No bo zobaczcie, po tym zagraniu jest subtelne hetman D2. I nie chodzi o to, żeby zbić gońca, tylko wjechać tam i dać mata. No ale mata oczywiście nie ma. Tutaj hetman by zbił pionka, co ciekawe. Jakby hetman wjechał na H6, to hetman bije na H1. I hetman bije na H1. I w tym momencie silnik mówi remis. W ogóle mi rozwala czaszkę, co nie? Jak widzę coś w tym stylu. Ale to tak w ramach ciekawostki, oczywiście nie będę tutaj się zagłębiał w czymś takim. Przejdźmy do partii. Poszło D5. W tym momencie skoczek zagrał na E7. Ding D6. Bardzo odważnie pionek sobie tutaj w obozie czarnych poczyna. Skoczek F5 i skoczek E4. W tym momencie ten hetman jest atakowany. Hetman wraca na D8. I hetman D3 ze strony Dinga. Bardzo ładny ruch, podoba mi się ta wieża, zobaczcie, na D2 już teraz naprawdę może spełniać bardzo fajną funkcję, która wzmocni pionka D6. Wow. W ogóle te partie grane w tym meczu są naprawdę arcyciekawe. Tu się naprawdę dużo dzieje, moi drodzy, i jest co analizować. Niesamowite rzeczy. No nie umówiąc nic Magnusowi Carlsenowi, gdzie on grał bardzo mecze takie, no powiedzmy, może nie do końca wyrównane, ale bardzo dużo remisów padało i było takie to przewidywalne, powiedzmy, te same debiuty i tak dalej. A tutaj zawodnicy grają różne debiuty, próbują. Ding gra bardzo odważnie, Nepo się broni, Nepo troszkę też ma szczęście, uważam, w tym meczu, ale przejdźmy dalej. Król zagrał na G7, posunięcie G4 i teraz Nepo też zagrywa tutaj piękne posunięcie, goniec B7. Moi drodzy, no to jest prosta idea, jeżeli tutaj wybijemy na F5, to pionek wybija i problem jest z tym skoczkiem, no po gońcu G2, bo tak raczej trzeba po wybiciu i załóżmy po wymianie do samego końca, czarne tutaj mają wygraną pozycję z uwagi na przewagę po prostu w pionkach i tyle, tak patrząc bardzo powierzchownie na wymianę, a jeżeli hetman chciałby tam poszaleć, no to jest zawsze wieża H8. Moi drodzy, w tej sytuacji nastąpiło wieża H3, i tutaj skoczek zagrał na H4. W tym momencie ding G5. Bardzo dobry ruch, odcina to hetmana od skoczka. Przy okazji skoczek znajduje fajną placówkę w razie czego. No i można powiedzieć, że Nepomniachtchi tutaj spanikował, moi drodzy. Zagrał, uwaga, goniec bije 4. No to jest fatalny błąd, ale wydaje się to taki ludzki ruch, moi drodzy, no takie ludzkie posunięcie. Ja już pokazuję, co byłoby lepsze. Zdecydowanie wieża H8 z obroną. I tutaj tak naprawdę nie wiadomo, co zagrać teraz białymi, bo to się wszystko tutaj trzyma. Jeżeli hetman by na przykład zagrał w ten sposób i chciał skoczkę tutaj sprzątnąć albo zbić na E5, to przykładowo goniec teraz mógłby zbić. No te bicie już traci sens oczywiście, bo tu skoczek zawsze wraca. W tym momencie, jeżeli wieża H4, to goniec mógłby
mógłby subtelnie uciec na c6. I jeżeli byłoby bicie na e5, to jest f6. Tu się bardzo sytuacja upraszcza, dlatego że tutaj jest wieża pod biciem, hetman pod biciem i jeżeli wybijamy tutaj, to hetman wybija, a jeżeli wieża h8, to zbijamy tutaj, jeżeli bicie, to bicie. No i ta pozycja po wieża d2 na przykład jest mniej więcej, no jest równa tak naprawdę i chyba remisem partia by się musiała zakończyć. W tej sytuacji goniec zbił na e4, na co Dink oczywiście odbija. Skoczek wraca na f5 i najlepszy ruch w pozycji, ale też nie trudny aż tak bardzo, wieża d2. Szybko zagrane posunięcie. Tutaj białe, moi drodzy, mają ogromną przewagę. Ogromną przewagę. W ogóle przygotowanie Dinga się bardzo udało. Nepo się pogubił w tej sytuacji. I no cóż, przejdźmy dalej. Pokażę jak było. Wieża h8. W tym momencie nastąpiło bicie hetman h8. I uwaga, Ding troszeczkę się myli. Gra d7. Trochę za szybko. Moi drodzy, w tej sytuacji można byłoby zagrać posunięcie, po którym czarne mogłyby się poddać. Trzeba zwracać uwagę na aktywność figur. I tutaj tym posunięciem mógłby być ruch wieża d3. Zwróćmy uwagę, no niełatwy ruch, ale jaka piękna idea zagrania wieża h3. O co chodzi? Chodzi o to, żeby jednak spróbować tego króla tam zamatować i zawsze też mamy hetman bije e5. Tak naprawdę jak trzeźwym okiem na to spojrzymy, to wydaje się to bardzo proste, prawda? Ale w meczu Mistrzostw Świata są nerwy, są emocje, wiadomo. I przykładowo, tutaj nie wiadomo jak zareagować w tej sytuacji, bo na przykład jak gdziekolwiek hetman odejdzie, bo on musi się trzymać wieży, bo wieża jeszcze jest atakowana, to no nie wiem, na przykład zagram sobie hetman na d8. W tej sytuacji można by było wtedy zagrać d7 i tu grożą nieprzyjemne rzeczy. Na przykład hetman g8, no to w tym momencie można by było zagrać wieża h3 i już się robią ogromne problemy na tej linii. Powiedzmy wieża d8, 8, tutaj hetman mógłby zbić i na przykład król f8 i wieża h8, no i jest koniec partii. Więc szkoda, że tak nie poszło. Mówię szkoda, dlatego że ja kibicuję Dingowi od samego początku, od pierwszej partii. Moi drodzy, wieża, przepraszam, pionek zagrał d2, ale uwaga, to cały czas jest dobra pozycja białych mimo wszystko. Wieża d8, hetman zbił pionka, król h7, to się wszystko trzyma, wymiana hetmanów tutaj jest zaproponowana, no i hetman dał szacha, król g7, szach, król, szach. Chodzi o to, że tutaj Dink na chwilę powtórzył ruchy, może żeby zyskać troszeczkę na czasie i zagrał hetman c7. Oczywiście on nie chciał remisu. Hetman c7 to jest jak najbardziej dobre posunięcie i w tym momencie, uwaga moi drodzy, Nepo zagrywa posunięcie hetman h4. Babol babolców i jeszcze raz babol, ale uwaga, dlaczego ten ruch jest zły? Dlatego, że tutaj można zbić wieżę albo i nie. No właśnie, bo Nepo tutaj sobie wyliczył wiecznego szacha. Czy ten wieczny szach jest? Moi drodzy, Ding zagrywa król d1. Niestety wypuszcza możliwość wygrania tej partii. Dlatego, że już sobie liczymy. Zawodnik tej klasy uważam, że coś takiego powinien wyliczyć. Ma 24 minuty i spokojnie mógłby nawet sobie poświęcić w tym momencie, powiedzmy nawet te 15 minut, 20 maksymalnie i zobaczyć, czy faktycznie to bicie działa na d8. Jeżeli byłoby bicie i hetman e4, no to uwaga, jeżeli zagramy tutaj, no to faktycznie jest wieczny szach. Jeżeli zagramy gońcem, no to tutaj będziemy też się zasłaniać wiecznie gońcem, ale jak zagramy wieża a2, to sytuacja się już zmienia. Bo hetman b1 jest król d2, hetman b2, znowu szach, no bo czarne muszą robić te szachy. Król na d3, hetman b1 i jedyny ruch, wieża c2, żeby się zasłonić. Tutaj się białe bronią. Jeżeli hetman zagrywa na d1, to jest wieża d2 i białe też się bronią, bo po powrocie zawsze można król e2 zagrać. Szachy się powoli, znaczy król e2 nie można, bo tutaj hetman zagrywa na e4. Może ja to pokażę. Jeżeli szach tutaj, wieża zagrywa na d2, hetman tutaj, z powrotem,
to król e4 może zasuwać. I to jest też dosyć ciekawe. Uważam bardzo trudne. Jeżeli hetman zbija, to goniec na d3. Jeżeli skoczek na d6, to król e5. I okazuje się, bo zobaczcie, tu możemy poświęcić gońca, bo tu jest zawsze szybko szach i drabiamy hetmana. Więc tu się robi po prostu ciężko, ale pewnie ciężko było mu to pewnie też wyliczyć. Moi drodzy, wrócę troszeczkę do tej sytuacji. Powierza c2, jeżeli byłoby bicie na f1, to król na d2 i to na przykład bicie król c1 i król się po prostu chowa na b2 i wygrana białych jest prosta. Zapewne Ding się bał tego wariantu, że król będzie sobie tam w centrum latał. Moi drodzy, no cóż, szachy to gra błędów. Ding zagrał król d1. W tym momencie hetman zbił pionka. Król c2 się schował, wydawałoby się to super. Hetman e7, goniec g2. No, niby zły ruch, ale dlaczego? No właśnie, no bo wiecie, to jest wszystko dosyć trudne. To jest taki ludzki ruch według mnie. Ale tutaj Nepo mógłby mieć niespodziankę w postaci skoczek d4. On tego też nie zagrał. To jest bardzo dziwne posunięcie, ale na przykład po tym i po tym. Czarne mają też sporo pionków, chociaż ja bym się troszkę bał zagrać to czarnymi. Może troszkę też przesadzam. Po prostu dziwi mnie fakt, że goniec G2 ma znak zapytania, ale uważam, że to jest dobre posunięcie. Moi drodzy, tutaj E5 ze strony czarnych, niby zły ruch. Dlaczego? Ding zagrywa goniec C4. Nie najlepsze posunięcie. Znaczy, no to posunięcie, powiedzmy, lepszym ruchem byłoby zagranie goniec C6. Z bardzo prostą, prościutką ideą. Wzmacniamy pionka i zbieramy tutaj pionki. I ewentualnie przechodzimy królem w bezpieczne miejsce i dociskamy piona do góry. Nic prostszego. Oczywiście cały czas mówię, że to się nam łatwo bardzo mówi i łatwo się na to patrzy. Goniec zagrał na e4, skoczek na h6 wrócił i to jest znowu błąd. Tutaj cały czas Ding ma wygraną pozycję, moi drodzy. To jest nieprawdopodobne. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, a to takie zwykłe, coś tam. Jak ktoś się interesuje szachami, to naprawdę może przeżywać tutaj niesamowite emocje. Hetman zbił pionka, co jest bardzo dobre. Skoczek g4. Goniec f3. No niestety, Ding się znowu myli. Zobaczcie, że jakby zagrał gońcem znowu na c6, to jest ta sama idea, o której mówiłem przed chwilą, że tutaj hetman zbiera pionki, król zawsze ucieka i tam pionek zasuwa. Więc to wszystko tutaj by działało. Niestety, goniec f3 ze strony Dinga, co skutkuje ruchem w postaci skoczek bije f2. Nieprawdopodobny ruch. Tutaj po prostu Nepo bardzo dobrze ocenił pozycję. I stwierdził, że będzie miał więcej pionków za figurę, a goniec nie będzie tak mobilny w tej sytuacji, jak zaraz zresztą zobaczycie. Wieża odbiła, bo musiała. Jest e4 wtrącone posunięcie. Wieża e2 związuje. Jest f5 wzmacniające. No i jak wieża d2, to wiadomo, bicie tutaj. W tym momencie wziął pionka. Wieża wzięła na d7. Hetman b8. Hetman d6. No i nastąpiła tutaj wymiana. I teraz, moi drodzy, nie ma chyba nic lepszego w tej sytuacji, jak po prostu zbicie pionka. Bo jak goniec odejdzie, to te pionki go tutaj po prostu zniszczą. Czarne będą miały bardzo prostą grę, a wieża zawsze zatrzyma tego pionka wolnego, który nie jest jeszcze taki groźny. No i poszło bicie tutaj. I po tym posunięciu panowie zgodzili się na remis. Ale to był niesamowity remis, moi drodzy. Tu się bardzo dużo działo. I uwaga! Nepo nie miał tutaj ani razu żadnej jakiejś wielkiej przewagi. To Ding cisnął. Szkoda, że nie wykorzystał tej sytuacji. 4,5 do 3,5 na korzyść Nepo. Zobaczymy, jak się to będzie toczyło. Przed nami jeszcze, jak dobrze pójdzie, 6 rund, więc jeszcze bardzo dużo. Mam nadzieję, że ten mecz dalej będzie tak ekscytujący, jak do tej pory. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach.